Kolumbijczycy w referendum odrzucili porozumienie pokojowe z lewicową partyzantką FARC. Przeciwko umowie zagłosowało 50,2% uczestników referendum. Frekwencja wyniosła zaledwie 38%. Ta wojna kosztowała życie ponad ćwierć miliona ludzi i trwała pół wieku. Problemem nie jest to, że Kolumbijczycy nie chcą zakończenia wojny domowej. Według przeciwników porozumienia ono jest zbyt łagodne dla sprawców zbrodni. Zgodnie z umową, którą negocjowano 4 lata, powstałyby specjalne trybunały, które łagodnie rozliczyłyby z przeszłości działaczy partyzantki. Byli rebelianci mogliby także liczyć na finansowe wsparcie państwa. Za takim rozwiązaniem opowiadał się prezydent Santos. Poparcia udzielili mu liczni lokalni i światowi politycy. Z kolei przeciwnicy, na czele z byłym prezydentem Uribe, domagają się surowego rozliczenia i ukarania członków FARC odpowiedzialnych za porwania, morderstwa i inne przestępstwa. Co prawda prezydent Santos stwierdził, że nie przygotował planu B, ale nadal będzie poszukiwał rozwiązania pokojowego. Lider FARC, znany jako Timoshenko, powiedział, że gotowy jest raz jeszcze przeanalizować i naprawić porozumienie. Na szczęście wszyscy wydają się zgodni, że wojnę domową w Kolumbii po prostu należy zakończyć.